3 maja wspominamy świętego Teodozego Pieczerskiego, opata. Teodozy urodził się w 1029 roku w Wasilkowie, koło Kijowa. Jego rodzina była dobrze sytuowana. Jako młodzieniec, pragnąc życia doskonalszego, został uczniem świętego Antoniego, ascety ruskiego, który miał swoją pustelnię koło Kijowa. Kiedy jednak Antoni opuścił to miejsce, aby samemu na pustkowiu prowadzić życie bogobojne, Teodozy pozostał wraz z jego uczniem, igumenem, czyli przełożonym klasztoru, Barlaamem. Po jego śmierci Teodozy został głową zakonnej wspólnoty. Pod jego mądrymi rządami klasztor pęczniał od mnichów, gdyż stale napływali nowi kandydaci. Teodozy wystawił murowany klasztor z kościołem pod wezwaniem zaśnięcia dziewicy Maryi. Nowością dotąd na Rusi niespotykaną było to, że opat nadał klasztorowi regułę pisaną, której autorem był patriarcha Konstantynopola, Aleksy Studyta. Reguła ta stała się odtąd obowiązującą dla wszystkich klasztorów ruskich. Dlatego Teodozego zwykło się nazywać świętym Benedyktem Rusi. Z biegiem lat ławra pieczerska koło Kijowa stała się największym ośrodkiem mnichów. Pierwszy żywot Teodozego ukazał się zaledwie 12 lat po jego śmierci, jest więc jak najbardziej wiarygodny. Jego autorem jest znany historyk ruski, Nestor, który około roku 1084 był mnichem w Ławrze, w opactwie pod Kijowem, które założył właśnie Teodozy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Teodozego, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.